Policja zatrzymała mężczyznę, który podawał się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej i okradł 46-letnią mieszkankę Leszna. Leszczyńscy radni zbiorą się na 21. sesji Rady Miejskiej, którą zaplanowano na 23 stycznia na godzinę 14. 51 historii ocalonych od zapomnienia, widzianych oczami leszczynian znajdziemy w drugim tomie książki Ludzie i Czasy. Grafiki i żywiczne kamienie autorstwa artystki Darii Grabsztunowicz można oglądać w Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie. Dzieci z przedszkola miejskiego nr 5 w Lesznie przygotowały dla swoich dziadków z okazji święta specjalne przedstawienie. Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie zaprasza na dni otwarte oraz nabór wolontariuszy. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zostało przeniesione do leszczyńskiego ratusza. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zaprasza na wieczór żużlowy i koncert. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na pokaz filmów krótkometrażowych Studio Munka. Darmowy pokaz rozpocznie się 24 stycznia o godzinie 18. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie przygotowała na ferie wiele propozycji dla dzieci i młodzieży. W Śmiglu odbyło się sportowe podsumowanie roku w gminie. Jego organizatorem był Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji, a sala widowiskowa Centrum Kultury pękała w szwach. Ferie zimowe w każdą środę, czwartek i piątek w godzinach od 11:00 do 13:00 będą odbywały się zajęcia w sali GCKiB w Przemęcie.